W tym filmie dowiesz się, jak skonfigurować termoregulator TF-H5. Wizualizacja przedstawia identyfikację graficzną przycisków panelu sterującego. Przyciski te są multifunkcjonalne, to znaczy w zależności od stanu pracy termoregulatora oraz różnicując czas nadciśnięcia przycisków, możliwe jest wydawanie różnych komend termostatowi. Przycisk włącz-wyłącz. Naciśnięcie tego przycisku załącza lub wyłącza termostat. Przycisk M. Jego krótkie dotknięcie uaktywnia tryb programowalny lub manualny. Przytrzymanie tego przycisku przez około 3 sekundy pozwala na ustawienie harmonogramu pracy. Przycisk minus. Dotknięcie tego przycisku w stanie załączonego termostatu pozwala na zmniejszenie temperatury zadanej. Przytrzymanie tego przycisku przez około 3 sekundy pozwala na ustawienie godziny i dnia tygodnia. Przycisk plus. Dotknięcie tego przycisku w stanie załączonego termostatu pozwala na zwiększenie temperatury zadanej. Jeżeli aktywny jest tryb dwóch czujników temperatury, AL, jego przytrzymanie przez 3 sekundy pozwala na odczyt temperatury podłogi. Wówczas na ekranie pojawi się napis Floor z aktualną temperaturą podłogi. Równoczesne przytrzymanie przycisków minus i plus przez 3 sekundy włącza lub wyłącza blokadę przycisków. Ustawienie godziny i dnia tygodnia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk minus. Za pomocą plusa i minusa ustaw minuty. Naciśnij M. Teraz ustaw godzinę. Ponownie naciśnij M i ustaw dzień tygodnia. 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku i tak dalej. Zatwierdź naciskając M. Ustawienie harmonogramu pracy. Upewnij się, że godzina i dzień tygodnia jest prawidłowo ustawiony. Naciśnij i przytrzymaj M przez 3 sekundy. Za pomocą plusa i minusa ustaw godzinę rozpoczęcia pierwszego okresu grzewczego. Naciśnij M. Za pomocą plusa i minusa ustaw temperaturę dla pierwszego okresu. Naciśnij M. I ustaw godzinę zakończenia pierwszego okresu grzewczego, która jest równocześnie godziną rozpoczęcia drugiego okresu grzewczego. Naciśnij M. I ustaw temperaturę dla drugiego okresu grzewczego. Czynność tą powtórz dla 6 okresów grzewczych. Analogicznie dla dni weekendowych. Ustawienia zaawansowane. Aby przejść do ustawień zaawansowanych, wyłącz termoregulator. Następnie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy M i minus. Wartości zmieniaj za pomocą plusa i minusa. W celu przejścia do kolejnego parametru naciśnij M. 1. Kalibracja temperatury czujnika powietrza. Wartość możemy wybrać z zakresu od minus 9 do plus 9 stopni Celsjusza. 2. Histereza. Użytkownik ma możliwość jej ustawienia w zakresie od 1 do 5 stopni. 3. Rodzaje czujników. AL. Włączony wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury. IN. Włączony tylko czujnik temperatury powietrza. OU. Włączony tylko zewnętrzny, podłogowy czujnik temperatury. 4. Zabezpieczenie przed zamarzaniem. Wartość fabryczna to 5 stopni Celsjusza. 5. Ograniczenie maksymalnej temperatury czujnika zewnętrznego w zakresie od 20 do 70 stopni Celsjusza. Funkcja ta jest aktywna wówczas, gdy parametr trzeci, rodzaj czujników, ustawiony jest na tryb AL. 6. Blokada przycisków. 0 oznacza blokadę częściową. 1 oznacza blokadę pełną. 7. Typ harmonogramu pracy automatycznej. Typ 1, 2, 3, 4, 5 pozwala na ustawienie osobnego harmonogramu dla weekendu. Typ 1, 2, 3, 4, 5, 6
pozwala na ustawienie osobnego harmonogramu dla niedzieli.